Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Pozdrawiam serdecznie ze skromnej saskiej Kępy. Michał Pol, trzymajcie się. Wywiad tygodnia. Dobry wieczór. 29, chciałem powiedzieć listopada, ale już mamy grudzień. 29 grudnia 2020 roku. Trzy dni do nowego roku, dwa dni do Sylwestra. Jesteśmy już po 20, także witam Was w wywiadzie tygodnia. W audycji, w której staramy się porozmawiać z przedstawicielami Widzewa z różnych stron, z osobami związanymi z Widzewem. I dzisiaj również będziemy mieli takiego gościa. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor Leszek Bohdanowicz, czyli przewodniczący Rady Nadzorczej Widzewa. Postaramy się go podpytać o pewne rzeczy dotyczące tego, co było, tego, co jest, tego, co będzie. Profesor miał być z nami już w zeszłym tygodniu, ale z różnych przyczyn zawodowych, prywatnych musieliśmy tą rozmowę sobie przełożyć na dzisiaj i bez problemu się to udało. Ja poproszę Was o chwilę cierpliwości, już wybieram sobie połączenie do Pana Profesora, sprawdzę, czy numer, który stukałem, jest prawidłowy, ale chyba jest, no to dzwonimy. Dobrze. Halo? Halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, panie profesorze. Słyszymy się dobrze? Tak, całkiem dobrze. Dobry wieczór. Całkiem dobrze. Tak jak wspomniałem, naszym, moim i waszym gościem jest dzisiaj pan profesor Leszek Bohdanowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej. Panie profesorze, wiem, że pan na spacerze. Na spacerze, tak. Wieczorny spacer. Jest całkiem ciepło, także można się przejść, poddychać świeżym powietrzem, bo wokół las, także możemy porozmawiać też w dobrych warunkach. No i super. Ja oczywiście dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nas, do radia. Fajnie, że wreszcie się udało w końcówce roku znowu pana profesora tu gościć. Myślę, że nie ma co przedłużać i zaczniemy z tak zwanej grubej rury. Z grubej rury? Ja przedłużę, ja przepraszam, wejdę w słowo, bo ja muszę... Muszę przeprosić, bo już miałem być w tamtym tygodniu. Natomiast sprawy osobiste związane ze świętami, ale także nie będę ukrywał, sprawy związane z Widzewem zatrzymały mnie i nie mogłem być obecny, mimo że pojawiłem się w ramówce, także przepraszam wszystkich, którzy wtedy czekali i mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Także oddaję panu redaktorowi głos. Tak jak wspomniałem, zaczynamy z grubej rury. Pierwsze pytanie. Barszcz czerwony czy grzybowa? O matko, grzybowa. Grzybowa. Ale to nie moja wina, jeżeli ktoś je barsz, bo tak się po prostu ułożyło w rodzinie. Okej. Okay. Jak święta w ogóle? Mikołaj bogaty, czy jakieś rózgi? Czy Rada Nadzorcza po nowym roku będzie powiększona, czy jednak był jakiś umiar przy stole? Znaczy, jeśli chodzi o powiększenie Rady Nadzorczej, to zacznę troszkę od końca. No to jest to zawsze decyzja właściciela spółki walnego zgromadzenia, które powołuje Radę Nadzorczą i poszczególnych członków. Także tutaj nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Myślę, że będzie Rada Nadzorcza funkcjonowała w tym składzie, w tym funkcjonuje. Chyba, że tak jak powiedziałem, wola właściciela będzie inna, ale no to nie ode mnie zależy. Na dzisiaj mamy fajną Radę Nadzorczą, tak powiem trochę kolokwialnie, Radę Nadzorczą, która jest, myślę, że dobrze przygotowana do swoich zadań. No i działamy w tym składzie siedmioosobowym. Jeśli chodzi o święta, bo jeszcze muszę skończyć, to no przebiegły spokojnie, trochę był czas na wyciszenie się, ale też cieszę się, bo czas na pracę, bo tak naprawdę te święta były trochę inne. Jeśli chodzi o spotkania, to tych spotkań trochę mniej. Natomiast... O, słychać samochody. Tych spotkań trochę mniej, natomiast był czas też, żeby się wyciszyć i trochę popracować. Mhm. Bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o moją pracę, też trochę ją czasem zaniedbuję. A powinienem, mam nadzieję, że to nikt nie słyszy z tych osób, z którymi współpracuję. Natomiast
tego czasu jest bardzo mało. Tu bardziej pytałem o powiększenie objętościowe, niepersonalne. Czy był umiar przy stole zachowany, czy jednak ten... Nie, raczej umiar. Raczej umiar. Okej. Okay. Zdecydowanie. No to dobrze. A tak na poważnie to chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Widzewie w ostatnich dniach, o tym, co jest teraz i o tym, co będzie za chwilę. Więc zaczniemy od tego, co było, czyli 22 grudnia. To wtedy gruchnęła oficjalnie już informacja dotycząca tego, że... Tak. I tu też była pewna nieścisłość w mediach, bo jedne media pisały o tym, że umowa rozwiązana za porozumieniem stron, drugie media pisały o tym, że to Rada Nadzorcza niejako zwolniła panią prezes Pajączek. Jak to wyglądało? Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy z panią prezes, z jednej strony pani prezes miała umowę o oświadczenie usług i ta umowa została rozwiązana za porozumienie stron. Z drugiej strony była powołana na stanowisko prezesa zarządu spółki i Rada Nadzorcza odwołała panią prezes uchwałą z tego stanowiska. Mhm. Dlaczego akurat 22 grudnia? Wiem, że były jakieś rozmowy toczące się wewnątrz klubu, kiedy ta decyzja będzie ogłoszona oficjalnie. Dlaczego akurat ten 22 grudnia? To jakaś sekwencja zdarzeń. Uchwała została podjęta troszkę wcześniej, natomiast została ogłoszona 22 grudnia i na dziś pozostańmy przy tym, ona już jest ogłoszona, w związku z tym patrzymy do przodu. Okej. Okay. A możemy zdradzić, kiedy Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję? Bo wiemy, że ona była jednogłośna. To głosowanie, które było, o którym wiemy, że zawsze jest tajne, to tajne niejako nie było, bo decyzja była jednogłośna. Znaczy tajne nie było. No było tajne głosowanie, bo sprawa osobowa zawsze jest tajna, natomiast jeżeli nie ma głosów innych niż głosy za podjęciem uchwały, no to wiadomo, że jest jednogłośna. W związku z tym taka została podjęta. Podjęta została troszkę wcześniej, powiedzmy tydzień wcześniej, przed ogłoszeniem. Okej. Okay. Czyli w trakcie tej wizyty pani prezes w telewizji to ja... Pani prezes wiedziała, czy jeszcze mówię o takiej decyzji, że... A ja nie wiem, kiedy pani prezes była w telewizji, to ja. Okay. Trudno jest mi powiedzieć. Okej, okay. No to ja w tej chwili też pewnie tego nie możemy tego sprawdzić. Wydaje mi się, że była wcześniej, przed podjęciem tej uchwały. Okej, okay. Pytam o to, jeśli chodzi o samą uchwałę. Pani prezes w tym... Ale nie, trudno jest mi powiedzieć, bo też nie jestem w stanie w tym momencie umiejscowić tego w czasie. Okej. Okay. Pani prezes wtedy... Pytam o to dlatego, że wtedy też decydowała, to złe słowo, rozmawiała na temat jakichś decyzji transferowych i tak dalej, ale to zostawmy to w takim razie. Natomiast... Ja też może wejdę słowo znów. Pani prezes jest, czy sprawuje swoje obowiązki do końca miesiąca, natomiast pewne decyzje w zasadzie są konsultowane z osobami, które zostaną w spółce dłużej. W związku z tym pani prezes niejako firmuje te decyzje, bo jest prezesem zarządu. Natomiast te decyzje są podejmowane zawsze w szerszym gronie. Mhm. Natomiast możemy powiedzieć o powodach, dla których akurat taka decyzja została podjęta? No, jeśli chodzi o powody, to też gdzieś one się pojawiły, przynajmniej te niektóre. Zawsze jeżeli następuje odwołanie prezesa zarządu przed czasem, no to jest jakaś rozbieżność dotycząca, jak powiedziałem wcześniej, wizji związanej z kierunkami rozwoju spółki. Tak chyba też w tym kierunku było, w tym przypadku było, natomiast to też kilka takich powodów, które wcześniej zakomunikowałem, też wszyscy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jednak pewne aspekty funkcjonowania spółki, że tak powiem, trochę biznesowo, no nie układały się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I taka decyzja została podjęta. Mhm. No pani prezes jakoś próbowała tłumaczyć pewne rzeczy, dlaczego dzieją się tak, a nie inaczej, dlaczego, nie wiem, konkurs na przykład, który sama ogłaszała, jednak się nie odbył i tak naprawdę gdzieś tam był pominięty, dlaczego nie było tych zmian, jeżeli chodzi o stronę informatyczną klubu, bo to też było gdzieś zapowiadane, że troszkę ma się to zmienić. No, to wiele tych aspektów było poruszanych od dłuższego czasu na posiedzeniach Rady Nadzorczej, w związku z tym, że
no było to trochę takie przesunięcie w czasie, powiedzmy, tych różnych działań. Też mieliśmy o to pretensje i one się złożyły na naszą decyzję. Mhm. Okej. A jak w ogóle wyglądała ta współpraca na przestrzeni ostatnich miesięcy zarządu z Radą Nadzorczą? Początkowo ta współpraca była dobra, ona trochę później, gdy pewne decyzje nie były podejmowane bądź przesuwały się w czasie, ona była coraz trudniejsza, bym powiedział, że to była taka szorstka przyjaźń trochę, jak to mówiąc, cytując klasykę, no i w efekcie taka decyzja, a nie inna. No zawsze też zastanawialiśmy się, czy tą decyzję nie należało podjąć wcześniej, później doszliśmy wspólnie do wniosku, że ta przerwa między rundami to jest odpowiedni moment i w związku z tym taka decyzja. Okej. Okay. Rodziny nie miały pretensji, że akurat zdecydowaliście się chwilę przed świętami i bo domyślam się, że spokoju... Nasze rodziny? Tak, bo pytam w kontekście tego, że pewnie spokoju nie było, tak? Telefon musiał być gdzieś podpięty pod ładowarki. Wszyscy, którzy działamy wokół Widzewa, w Widzewie, borykają się z tym samym problemem, prawda? Także tutaj, czy to będzie Rada Nadzorcza, Zarząd, czy pewnie osoby związane z Radiem Widzew mają ten sam problem, jeśli chodzi o życie rodzinne i życie widzewskie. A co do tych nieścisłości, czy może braku zgody co do terminu ogłoszenia, łatwo było ostatecznie, że tak powiem, dojść do porozumienia między Radą Nadzorczą a stowarzyszeniem, bo to wiem, że gdzieś tam była kość niezgody, że rzeczywiście chciano to troszkę odsunąć w czasie. No, podjęto taką decyzję, w związku z tym już nie ma co wracać. Okay. Myślę, że ta decyzja jest ogłoszona i patrzmy do przodu. No. My tak no, mieliśmy różne spojrzenie na ten problem, natomiast no, dzisiaj już ta decyzja została ogłoszona, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i wszystko idzie tak, jak pewnie powinno. No to super. To zostawmy w takim razie to, co było i skupmy się na tym, co się wydarzyło, czy wydarza obecnie, bo pojawi się nowa osoba w zarządzie od stycznia. Pan Michał Ryc przejmie obowiązki i funkcje wiceprezesa do spraw sprzedaży i marketingu, jeżeli dobrze pamiętam. I komunikacji. Okej. Okay. Możemy coś więcej powiedzieć o procesie rekrutacji? Ile osób się zgłosiło? Jak te rozmowy przebiegały? Jeśli chodzi o sam proces rekrutacji, to zgłosiło się po ogłoszeniu jedynie na stronie naszego klubu 25 osób. No i w pierwszym etapie nastąpiła selekcja na podstawie życiorysów przesłanych przez te osoby. Wybraliśmy w drodze głosowania, bo każdy z członków Rady Nadzorczej wybierał 6 kandydatów na tej podstawie i na podstawie własnej oceny, własnej wiedzy. I zrobiliśmy taki ranking, w którym znalazło się, na czele znalazło się 6 osób. To były osoby, które dostały największą liczbę łączną głosów. I to była jakby wyraźna, czy to były osoby, które miały bodajże ponad 3 bądź więcej głosów. W związku z tym to była jakaś tam dosyć duża czy grupa osób, które dostały pewne poparcie. I zwróciliśmy się do tych osób, bo sporządzenie takiego opracowania, które dotyczyło pewnych założeń dotyczących strategii marketingowej, komunikacji, strategii sprzedaży, ale także problemów związanych z organizacją, struktury w tych obszarach. No i też chcieliśmy trochę ten aspekt widzewski nadać tutaj w tym opracowaniu dotyczących wartości widzewskich, takiego pojmowania widzewskiego charakteru, jak te osoby to rozumieją. Na tej podstawie w drugim etapie ocenialiśmy opracowania, wybraliśmy 4 osoby, które naszym zdaniem przygotowały te opracowania najlepiej. No i w trzecim etapie już przy pomocy, przy udziale zewnętrznej firmy headhunterskiej, osoby zajmującej się zawodowo rekrutacją, przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne. No i wybraliśmy ostatecznie w głosowaniu 1 osobę. No przy czym też powiem, już żebyśmy też
do tego uczciwie podeszli. Były dwie osoby, które wzbudziły nasze największe zainteresowanie. Osoby o trochę odmiennych charakterystykach. Też się zastanawialiśmy, natomiast uznaliśmy, że pan Michał Ryt jest w tym momencie osobą, która w największym stopniu spełnia te kryteria, które sobie założyliśmy, mhm. I też nasze oczekiwania, jeśli chodzi o rozwój tych obszarów, o których wspominaliśmy. Mhm. Czyli były, nie wiem, możemy wymienić jedną, dwie rzeczy, które zdecydowały o tym, że to akurat Michał Rydz był tą osobą, którą wybraliście? Znaczy na pewno jeśli chodzi o Michała Rydza, to w całym procesie zaprezentował się bardzo dobrze, jeśli chodzi o przygotowanie. Widać było, że to jego podejście jest poważne, jeśli chodzi o nawet sposób prezentacji tych elementów takich i dokładność, no to było to najlepiej przygotowane na wszystkich, znaczy na pierwszych dwóch etapach, bo trzeci etap to jest rozmowa. W trakcie rozmowy też przedstawiał te swoje wszystkie swoje założenia, które wcześniej też prezentował. No chyba, tak jak powiedzieliśmy, bardzo dobrze w tych aspektach, które oceniliśmy. Także no we wszystkich trzech etapach tutaj zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o dwa pierwsze, no to najlepiej, jak ocenialiśmy. Natomiast w trzecim etapie, tak jak powiedziałem, były dwie osoby o odmiennych charakterystykach, które uznaliśmy, że no są na podobnym poziomie, natomiast pewne szczegóły zadecydowały o tym, że pan Michał Ryt został wybrany. Ja myślę, że to jest osoba, która już na tego się pokaże z dobrej strony i też ja już kilka razy powtarzałem, może to jest takie ogólne stwierdzenie, ale wprowadzi dosyć dużo energii tego, co jest tam teraz dla takich nowych pomysłów. No bo to osoba bardzo, znaczy bardzo młoda, stosunkowo młoda. Młoda, tak. No, 20. Młoda, na pewno młoda. Natomiast no, młodość, ja zawsze powtarzam, młodość to jest taka przypadłość, która szybko się leczy. to prawda. Pytam o tą młodość, dlatego że mogą się pojawić za chwilę jakieś... Jak zawsze, tak? Przytyki czy wyrzucanie wieku i tego się nie obawialiście, że za chwilę ktoś może powiedzieć, że to brak doświadczenia spowoduje, że nie wiem, że komunikacja nie jest na takim poziomie albo ten marketing gdzieś tam leży? To jest tak, że ja jeśli chodzi o komunikację, marketing, tutaj się nie obawiam, bo te aspekty na pewno były najlepiej zaprezentowane i nie mam problemu. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to z jednej strony w przypadku marketingu, no to jest jakaś zaleta nawet, bo jednak w młodszym wieku ta świeżość tych pomysłów, też ta energia jest tutaj potrzebna i w marketingu się bardzo dobrze sprawdza. W związku z tym tutaj oczywiście te obawy zawsze są, czy młoda osoba podoła tak poważnemu stanowisku, natomiast zawsze jest tak, że w jakimś wieku komuś trzeba powierzyć tą funkcję, na kogoś się zdecydować i tutaj my ocenialiśmy nie wiek, ale ogólne kompetencje związane z możliwościami wykonywania tych funkcji. W związku z tym wiek mógł być jakąś obawą, no to patrzmy na inne aspekty. Jeżeli ktoś jest młody i jest w stanie w naszej ocenie wykonywać najlepiej z grona kandydatów dane zadania, to sam wiek nie może ograniczać przecież. Mhm. Jeżeli chodzi o zakres obowiązków, no to wiemy, tak, marketing i komunikacja, czyli pewnie przejmie panowanie również nad biurem prasowym, prasowym klubu. Ja tu pozwolę sobie zadać pytanie, które mam od naszego kolegi redakcyjnego, od Michała Nibarskiego. Pozdrawiam Michała. Też pozdrawiam. Też pozdrawiamy Michała. Natomiast dwa pytania w zasadzie. Michał jakiś czas temu, kilka dni temu próbował się dowiedzieć, dopytać o
tą akcję, która była organizowana ostatnio w klubie, czyli akcja na 110-lecie, medale, które były wręczane zasłużonym widzewiakom. Niestety takiej listy się nie udało dostać. Wiemy z różnych źródeł, że są tam osoby, które w ocenie niektórych osób może nie do końca zasługują na taki medal, porównując je do osób takich jak na przykład tu mi Michał pisał o Marcinie Krakowiaku, czyli o osobie, która stworzyła tą widzewską mapę pamięci, która stworzyła mapę również sklepów, w których można było zakupić piwo robotnicze. Takich osób gdzieś na tej liście nie było. Myśli pan, że jest szansa, żeby taka lista się gdzieś pojawiła? Bo to myślę, że to jest też mimo wszystko coś, czym warto się chwalić, tak? Do osób, jakich ta... Naprawdę, bo to też, żebyśmy mieli jasność. No, każdy z nas ma jakieś zadanie. To nie jest tak, że jedna osoba wszystkim się zajmuje. To nie jest to, o czym Michał pyta, o co pyta Michał. No, to nie jest zadanie Rady Nadzorczej. W związku z tym ja tak naprawdę się tym mocno nie interesowałem. Kto się na tej liście znalazł, tym bardziej, że mieliśmy bardzo trudny czas, o którym już sobie wspomnieliśmy. No nie mogę też wszystkim się, czy my jako Rada Nadzorcza nie możemy się wszystkim zajmować, tym zajmuje się zarząd, czy generalnie spółka. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nie wchodzimy, no mamy swój zakres kompetencji, który gdzieś jest uregulowany i nie wchodzimy akurat te aspekty. Mhm. Nie jestem w stanie przytoczyć listy. To gdzieś widziałem też niektóre osoby. Też wiem, że członkowie Rady Nadzorczej uregulowane i nie wchodzi, czy człowiek to się nie zna. Natomiast, bo to są osoby, które piastują jakieś funkcje, natomiast nie jestem w stanie przytoczyć pełnej listy osób. Mhm. Okej, jeżeli trudne, chodzi to jest trudne pytanie. Na pewno, żebyśmy mieli jasność. Nie mam wątpliwości, że to nasze środowisko jest tak szerokie, jest tam tak dużo osób, że nawet jeżeli była, i ja jestem przekonany, że była tu dobra wola osób gdzieś sporządzających tą listę, to zawsze ktoś będzie w jakiś sposób pominięty, ja mogę tylko przeprosić. Zdajemy sobie sprawę, że tak jest. To bardziej że Michałowi chodzi bardziej o kwestię komunikacji, o taką transparentność, o której zawsze w kontekście Widzewa wszyscy lubią mówić, a której czasami po prostu gdzieś tam brakuje, bo wydaje mi się, ja się tu przychylam do zdania Michała, że to nie jest... Coś, czym warto się, chować i tylko pokazać na zewnątrz, po prostu. To jest kwestia jakiejś tam rozmowy między nami. Być może, no tutaj niech decyduje o tym zarząd, czy taka lista powinna być sporządzona, czy nie. Prawdopodobnie, być może tak. Natomiast ja akurat się tym nie zajmowałem. Nie uciekam jakoś specjalnie od tej odpowiedzi, po prostu nie wiem, bo też nie wszystkimi sprawami się zajmuję. No, z poziomu, ja nie jestem pracownikiem, tak jak każdy członek Rady Nadzorczej, my nie jesteśmy pracownikami spółki, tylko wykonujemy pewne zadania, które są gdzieś przewidziane przez różne przepisy zewnętrzne i zewnętrzne. No i to są takie zadania związane z funkcjonowaniem spółki. Czasem otrzymujemy pytania dotyczące aspektów takich związanych z bieżącym funkcjonowaniem, no ale to już są odpowiednie działy. To też niedobrze by było i to zresztą zauważcie, że mamy wszyscy pewne zarzuty, że jakieś osoby wchodzą gdzieś tam i próbują sterować ręcznie. Także niedobrze by było, gdyby Rada Nadzorcza ingerowała w to, co jest zadaniem jakiegoś pracownika w spółce, bo robiłby się jeszcze większy bałagan. Także tutaj mówię, każdy z nas ma przydzielone pewne zadania i dopóki tych zadań się trzymamy, to spółka będzie funkcjonuje i będzie funkcjonowała. Gdy będziemy poza swoje zadania wykraczać, to spółka będzie funkcjonowała coraz gorzej. Okay. To będzie funkcjonować coraz gorzej. Gdybyśmy my wkraczali w kompetencje piłkarskie, czy ktoś z nas, no to byłoby to niezbyt dobre dla funkcjonowania klubu. Jasne. To w takim razie wróćmy do zarządu. Na ten moment zarząd będzie liczył dwie osoby, dwóch wiceprezesów. Wiceprezes Szor, który będzie pełnił obowiązki również prezesa i wiceprezesem również będzie Michał Rydz. Tak, już wejdę słowo, już jest podjęta uchwała, która deleguje pana wiceprezesa Piotra Szora do pełnienia funkcji, pełnienia obowiązków prezesa. Okej, ale planujecie... Od 1 stycznia.
planujecie powiększenie mimo wszystko zarządu i będziecie szukać również kogoś, kto docelowo będzie tym prezesem, czy na ten moment zostajemy przy modelu 0 plus 2, 0 w sensie brak osoby, która jest na tej funkcji. Mamy osobę pełniącą, w związku z tym ona ma pewne uprawnienia, czy pewne uprawnienia związane z pełnieniem tej funkcji, natomiast zarząd jest organem też kolegialnym i dwie osoby odpowiadają, jak wcześniej odpowiadały, za te zadania, które zarządowi są przydzielone. Dzisiaj przez jakiś czas zarząd będzie w ten sposób funkcjonował, natomiast na pewno w dłuższym okresie, czy w średnim okresie nawet, na pewno będzie osoba, która będzie pełniła funkcję prezesa zarządu. W tym momencie akurat taka rekrutacja nie jest prowadzona, natomiast na pewno za jakiś czas będzie i czy po ocenie osoby pełniącej obowiązki, czyli Piotra Szora, Rada Nadzorcza dojdzie do wniosku, że można mu powierzyć tą funkcję, czy będzie prowadzona rekrutacja, na dzisiaj jeszcze za wcześnie o tym mówić. Okej. Jakie w takim razie obowiązki będzie w tej chwili pełnił Piotr Szor w klubie? W sensie, mówię, czym realnie będzie się zajmował, bo funkcję, jaką zajmuje, znamy i ją też pan przybliżył, natomiast czym realnie będzie się zajmował? Znaczy, jeśli chodzi, jeszcze raz powtórzę, jeśli chodzi o pełnienie funkcji członka zarządu, to zarząd działa kolegialnie, odpowiada za wszystko w sposób kolegialny, czyli dwie osoby odpowiadają za chociażby zobowiązania spółki. I to jest dosyć istotne. Pan Piotr Szor w związku z tym, że pełni obowiązki zarządu, no, będzie odpowiadał za prowadzenie generalnie zarządu, za prowadzenie spółki, ale też za kontakty zewnętrzne. Też będzie, i tutaj jesteśmy w trakcie jeszcze dopracowania tych elementów, natomiast na pewno będzie odpowiadał za pewne elementy związane chociażby ze stroną sportową, nadzorował je bardziej, czy zarządzał, bo nadzorował to może zadanie, które jest przypisane Radzie Nadzorczej, natomiast koordynował te działy, które odpowiadają chociażby za stronę sportową, ze strony Akademii i kilka innych obszarów. Tych, które nie będą w kompetencjach drugiego członka zarządu. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, to jest jakby podział obowiązków organizacyjny wewnątrz zarządu. Zarząd pełni swoje zadania kolegialnie, także wspólnie muszą te dwie osoby zawsze te najważniejsze sprawy omawiać. No a jeżeli to jakieś zadania należą do kompetencji innych organów, to inne organy też będą włączały się w ramach swoich uprawnień w te decyzje. Okej. Jeżeli chodzi o pion sportowy w takim razie, bo na ten moment ani Piotr Szor, ani Michał Rydz no nie są osobami, które pewnie będą, czy inaczej, może tak będzie, że to one będą prowadziły rozmowy, na przykład negocjacje z piłkarzami, aczkolwiek pytanie, czy będziecie rekomendować zarządowi zatrudnienie albo wyszukanie kogoś, kto docelowo miałby objąć stanowisko dyrektora sportowego, chyba że nie widzicie na ten moment takiej potrzeby, bo wiemy, że jest Tomasz Wichniarek, ale on raczej będzie skupiony na budowie siatki scoutingowej. Pytanie, czy takiej osoby nie brakuje w klubie? Na pewno brakuje, natomiast czy w tym pierwszym okresie pewnych obowiązków nie przejmie pan Tomasz Wichniarek, no to jest pytanie do zarządu, z którym będziemy na ten temat rozmawiali. Ten dział sportu w ostatnich miesiącach, 18 miesiącach był w różny sposób zorganizowany. Zazwyczaj w ramach tego działu sportu tymi elementami zajmowały się osoby będące na stanowiskach doradców. Nie wiadomo było też jak je do końca nazywać. Dzisiaj mamy dyrektora do spraw scoutingu. Na pewno osoba, która w takiej hierarchii stoi ponad trenerem, też pewne rzeczy z trenerem uzgadnia, jest potrzebna. No i teraz za moment zarząd będzie musiał ogłosić, w jaki sposób ten dział sportu organizuje. I myślę, że to zrobi. Okej. Czyli
można gdzieś tam między wierszami doszukać się odpowiedzi, że taka osoba jest w pana ocenie. Nie, to znaczy można się między wierszami doszukać mojej oceny, że taka osoba jest potrzebna. Natomiast jak to będzie dzisiaj zorganizowane, to pozostawiamy zarządowi, jeśli chodzi o te najbliższe miesiące. Mhm. Zarząd to będzie ogłaszał. Pozwolę sobie też podeprzeć się pytaniami osób, które są, słuchaczy, którzy są z nami na czacie na YouTubie. Pytał Łukasz Bojanowski o to, czy jest pomysł, by w dziale marketingu było więcej niż jedna osoba, czyli czy zostawicie Michałowi Rydzowi jakąś wolną rękę, żeby ten dział sobie przebudować, zbudować, czy... Ale to znów jest... Mówimy o tych aspektach, które gdzieś tam wcześniej wspominałem. Zarząd, my powołujemy zarząd. Zarząd musi zorganizować tak spółkę, jak to widzi, powiedzmy w ten sposób. My musimy dać wolną rękę, natomiast oceniać ogólne aspekty, jakie są efekty funkcjonowania tego zarządu. Jeżeli mamy oceniać ogólne efekty funkcjonowania zarządu, to co zarząd osiągnął, no to musimy dać mu wolną rękę w wykonywaniu zadań. To zarząd ma zorganizować sobie dział marketingu, dział sprzedaży, dobrać odpowiednie według swojej wizji osoby, a my później będziemy oceniać zarząd. Jeżeli zarząd nie osiągnie założonych efektów, chociażby w zakresie sprzedaży, pozyskania sponsorów, czy nawet zorganizowania tych działów, no to my będziemy jako Rada Nadzorcza oceniać zarząd, natomiast zarząd musi mieć pełną swobodę w organizacji tych wszystkich działów. My możemy pewne rzeczy rekomendować. Mhm. Ja tak to widzę. No nie można ludzi ograniczać, a później mówić, że oni się nie sprawdzili. Okej. Okay. Pojawiają się kolejne pytania, aczkolwiek znowu nie wiem, czy będziemy mogli o tym mówić, czy to jest w kompetencjach Rady, czy wiedzę w tym zakresie pan ma. Pyta Darek o to, czy w klubie w ogóle jest kasa w tej chwili na nowe transfery? Znaczy, jeśli chodzi o pieniądze na transfery, nawet dzisiaj rozmawiałem z zarządem, to środki na jakieś transfery się znajdą, zobaczymy jak dużo. My też pamiętajmy o tym. Znaczy, możemy wydać więcej pieniędzy niż mamy, natomiast to będzie się wiązało z zadłużaniem spółki. W związku z tym o to będziemy dbać. Ale jestem tutaj dobrej myśli, po rozmowach z zarządem usłyszałem, że środki na jakieś transfery będą. Mhm. Także trzymajmy się dzisiaj tego, natomiast ja jestem też zdania, żebyśmy mieli jasność. Drużynę trzeba przebudowywać, dodawać takiej trochę świeżej krwi, natomiast wydaje mi się, że coś się zadziało, być może też te czynniki zewnętrzne, które nie chcę usprawiedliwiać drużyny, ale ta drużyna powinna osiągnąć trochę lepszy efekt, nawet w tym składzie osobowym. Mhm. Kolejne pytanie mamy od Przemysława Granieckiego. O tym trochę powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, inaczej, zapytam najpierw, na jakich zasadach rozstaliśmy się z panią prezes. O tym, Przemku, trochę mówiliśmy na początku, ale nie powiedzieliśmy, jak to wygląda w kwestii odprawy, no bo pani Pajączek, pani prezes miała chyba kontrakt jeszcze, czy umowę ważną przez pół roku, bo to na 2 lata było podpisane. Możemy mówić o odprawie? Znaczy, możemy mówić o skróceniu umowy i o też odwołaniu pani prezes z funkcji prezesa zarządu, co też oczywiście miało swoje konsekwencje, jeśli chodzi o wypłatę pewnych wynagrodzeń. Natomiast jeśli chodzi o warunki, no to jest też... Znaczy ja bardzo przepraszam, bo ja całkiem rozumiem, że to nas interesuje, natomiast nie mamy żadnego porozumienia, że będziemy ujawniać te warunki, w związku z tym trudno jest mi na ten temat odpowiedzieć. Okej. Okay. A jak pan się zapatruje w takim razie na tą zapowiedź pani prezes, wygłoszoną chyba w radiu klubowym, dotyczącą pisania podręcznika? No nie wiem. Trudno jest mi się do tego odnieść. Ja jakichś podręczników nie napisałem, natomiast jakieś książki w życiu napisałem. Ja nie powiem, że napiszę, nigdy nie powiem, że napiszę książkę dotyczącą zarządzania Widzewem, bo to chyba był jakiś taki, z mojej strony przynajmniej, nie wiem, pani prezes, nie będę tutaj oceniał, jakiś wyraz arogancji, a nie chciałbym tego tak mówić. Jeśli,
chodzi o swoje doświadczenie, też swoją wiedzę, to jeśli to nie można powiedzieć, że możemy napisać jakiś podręcznik dotyczący funkcjonowania jakiejś organizacji, dlatego że pojawiają się nowe trendy i to, co dzisiaj jest jakimś standardem w funkcjonowaniu, w zarządzaniu klubem, za kilka lat już to widzimy w różnych klubach na świecie, wcale tych standardów nie musi być. No, w FIFA to nie jest. Mhm. Znaczy, tak jakiś sposób, ja powiem tak, nic nie ujmując, bo to będzie trudne słowo. Widzę, to nie jest pralka, bądź telewizor, że trzeba napisać instrukcję obsługi. Widzę, ma być dobrze zarządzany. Znaczy, zakładam, że nawet gdyby taka instrukcja miała się pojawić, to pewnie no, to nie przez osobę, każdy która będzie jest docelowo zwalniana, tak? Dokładnie. Kolejna osoba, która przyjdzie i będzie zarządzała i nawet ten zarząd, który dzisiaj jest, będzie korzystał z tego i tak jest w przypadku każdej organizacji, z tego, co wypracował wcześniejszy zarząd. Natomiast na pewno będzie prowadził tą organizację, w tym przypadku nasz klub, w taki sposób, w jaki uważa za słuszny, no i też dostosowany do swojego temperamentu chociażby. Mhm. Także nie można, pewne regulaminy chociażby, ale są, natomiast oprócz tego jest jakiś styl zarządzania. Każdy będzie miał inny styl zarządzania, liczą się ostateczne efekty. Znaczy, ja powiem tak od siebie, że jak ja usłyszałem o tym pomyśle, to od razu przypomniała mi się książka, którą kiedyś czytałem, której autorem był były piłkarz angielski Paul Merson, i tam tytuł tej książki brzmiał: jak nie być profesjonalnym piłkarzem. I tak sobie pomyślałem, że może w tej konwencji pani prezes taki poradnik czy książkę chciałaby. Nie będę się do tego odnosił, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ja już kilka książek napisałem, pewnie jeszcze coś napiszę i też jestem w trakcie, natomiast to są czasem dosyć ogólne książki dotyczące chociażby wyników badań, bo taka jest też moja rola poza klubem. Natomiast nie można czegoś napisać i później będziemy się tego trzymać przez na przykład 10 lat, bo to by było złe, bo wszystko się zmienia naokoło nas i też sposób zarządzania klubem i też nie można oczekiwać, że temperament ludzi, którzy przyjdą później, będzie taki, że oni będą się tego trzymali. No każdy z nas trochę inaczej pewne rzeczy widzi, a my oceniamy efekt końcowy. Ale konkludując, nie było to zaleceniem rady, żeby napisać jakiś raport, czy podręcznik? Nie ma żadnego takiego zalecenia. Natomiast dobrze by było, żeby ja też zawsze tego oczekiwałem, żeby pewne raporty zostały, pewien ślad po tym, co robimy, żeby następna osoba przyszła i na tym budowała, bo też nie jest dobre, jeżeli każdy, kto przychodzi, zaczyna budować od początku cały klub. Mm-hmm. No właśnie. Raczej jakaś kontynuacja, natomiast z uwzględnieniem własnej wizji. Jasne. To ja zapytam w takim razie, jeszcze trochę wrócę do poprzedniego sezonu. Czy po tym poprzednim sezonie Rada zaleciła zarządowi przygotowanie takiego raportu? Dlaczego ten sezon, czy ta końcówka wyglądała tak, a nie inaczej? Czyli powstało kilka raportów, jeśli chodzi o Radę Nadzorczą, o różne z jednej strony ocena Rady Nadzorczej, ale też ocena funkcjonowania różnych obszarów w spółce. To są wewnętrzne dokumenty spółki i też one służyły do jakiejś naszej oceny, jak ta spółka funkcjonuje i też do oceny zarządu. To jest normalna sytuacja, one są w dokumentach zarówno Rady Nadzorczej, jak i generalnie spółki. Ale zarząd dotyczący funkcjonowania różnych obszarów. Natomiast no to są też, żebyśmy mieli, no też pewne rzeczy możemy ujawniać. Tutaj nie było takiego zamierzenia, żeby to ujawniać. To służyło do naszej oceny zarządu funkcjonowania spółki. Jeśli chodzi o stronę sportową, no to też kilka raportów się gdzieś w międzyczasie pojawiało, też analiz, dlaczego drużyna gra źle także w trakcie tamtego sezonu, gdy mieliśmy no, drugi raz na wiosnę taką sytuację, że ta drużyna nie grała w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali. Mhm. Tam naszym gościem w jednym z poprzednich programów był Jacek Paszulewicz, który
który był trenerem po trenerze Mroczkowskim i też jakby wspominał o tym, że raport powstał i on też był zdziwiony, że on nie był inaczej, że on był opublikowany dotyczący powodów jakby, tak? Ja wiem, że to wtedy był inny zarząd, inne czasy, trochę może inny Widzew. I jakby dziwi mnie, że taki raport, jak jesteśmy już tak naprawdę pół roku prawie, że po zakończeniu sezonu poprzedniego, że on nie ujrzał jakiegoś światła dziennego. Ja wiem, że są pewne dokumenty, których przedstawić nie można, bo to jest tak, jak pan profesor mówi, wewnętrzne dokumenty klubu, ale wydaje mi się, że taki raport dotyczący przybliżenie tych powodów, dla których zarząd oceniał tamten poprzedni sezon. Wydaje mi się, że jednak jeżeli mówimy o transparentności, o tym, że kibice są największym sponsorem, bo tak jest, tego klubu. A nie ma, i wchodzę od razu w słowo, nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o transparentność funkcjonowania spółki, no ona powinna być na wyższym poziomie, to też jest moje takie spojrzenie i też to wskazywaliśmy. Mhm. Także pewne raporty, pewne aspekty powinny być publikowane, to nie były i dzisiaj patrzymy, tak jak powiedziałem wcześniej, do przodu. Coś się wydarzyło, co zdecydowało o tym, że dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Jasne. W trakcie z kolei mojej poprzedniej rozmowy, wspólnie z Michałem Libarskim, zresztą wspomnianym wcześniej z panem profesorem, w rozmowach totalnie swobodnych też zadałem takie pytanie dotyczące dokumentu takiego jak misja, wizja. I tam pamiętam, że pan profesor też... Strategia szerzej. Że tego wtedy nie było. Czy to się już pojawiło? To jest też tak, że zgodnie z zapisami statutu spółki jednym z zadań Rady Nadzorczej jest opiniowanie takiego dokumentu. Także prędzej czy później będziemy musieli się zwrócić do zarządu, żeby taki dokument powstał. No, to tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że też w kooperacji z właścicielem, bo mówimy o różnych dokumentach. Gdzieś tam ogólnie o wizji, misji i strategii, ale strategie mają też już na poziomie. Mimo strategii rozwoju. No, chciałbym, żeby taki dokument powstał. On powinien powstać, i to jest moje zdanie, gdzieś na styku działań właściciela i spółki. No i na ten moment mogę tyle powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy w przyszłości mogli o czymś mówić, o takim dokumencie rozmawiać. Natomiast z punktu widzenia zadań, które są w statucie, Rada Nadzorcza opiniuje, w związku z tym prędzej czy później, zgodnie z ich zadaniami, będzie musiała wystąpić do zarządu o przygotowanie takiego dokumentu. Mhm. To w tym momencie chciałbym tylko tyle powiedzieć. Okej, a Rada Nadzorcza, bo to ja zadawałem kilka pytań, czytałem też pytania słuchaczy naszych z YouTube'a i czy z Twittera i jak widać czasami trafiałem kulą w płot, bo okazywało się, że nie leży to w kompetencjach czy w gestii Rady Nadzorczej. Natomiast czy Rada Nadzorcza w jakiś sposób jest również włączona albo będzie włączona potencjalnie w rozmowy z potencjalnym nowym inwestorem? To też jest taki trudny temat. Czasem, czy przynajmniej z punktu widzenia właśnie oceny spółki, z punktu widzenia strategicznego, my musimy być, jako Rada Nadzorcza, czy powinniśmy być informowani. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż akcji przez właściciela spółki, no to wiadomo, że nikt z członków Rady Nadzorczej nie może sprzedawać tego, co do niego nie należy. Sprzedażą czy rozmowami z inwestorem może zajmować się, mogą się zajmować członkowie zarządu stowarzyszenia, bo oni są do tego uprawnieni, bądź osoby wyznaczone przez ten zarząd po udzieleniu pełnomocy. Znaczy, tak to wygląda. No, my możemy być informowani. Na dzisiaj, czy jesteśmy informowani, natomiast na dzisiaj mogę powiedzieć, że jakieś zawsze zapytania są, one się pojawiają też w mediach, natomiast nie ma żadnych rozmów na tym poziomie, żebyśmy mogli powiedzieć, że Widzew jest blisko pozyskania, czy blisko
sytuacji, w której pojawi się inwestor strategiczny. Tu Tomek Radogosz zauważył, że pan profesor zrobił taką pauzę przy tym pytaniu, jak u Lewandowskiego po meczu. No nie, chyba 8 sekund nie było chyba, bo tam wyliczyli, wyliczyli, ale tutaj 8 sekund nie zrobiłem. Przy kilku pytaniach zrobiłem pauzę, bo za wcześnie po prostu o czymś mówić. Ja też bym pewne działania chciał podjąć, natomiast mam świadomość, na przykład jeśli chodzi o strategię, że to nie leży w gestii Rady Nadzorczej. W związku z tym, jeżeli ktoś się do mnie zwróci, ja z dużą chęcią będę na ten temat rozmawiał, jeżeli też żebyśmy mieli świadomość, organ, który w jakiś sposób reprezentuje, ale z drugiej strony on musi mnie oddelegować do pełnienia osobistego, w ramach pełnienia osobistego nadzoru do wykonywania pewnych zadań. To bardzo trudno brzmi, natomiast to sprawia, że nie mamy bałaganu. Że nie każdy sobie wchodzi, jeżeli będzie się tego trzymać, nie każdy sobie wchodzi i robi co chce. Ja jestem do dyspozycji zawsze, natomiast na dzisiaj nie pracuję nad takim dokumentem, jeśli chodzi o strategię, ale jestem do dyspozycji nad takim dokumentem zgodnie z zapisami statutu. No, powinien pracować zarząd i w pewnym momencie będzie pracował. Zresztą, jak popatrzymy na chociażby strategię Polonii Warszawa, tam było coś sformułowane. No i pan Michał Ryt brał w tym udział. Także prędzej czy później ma na pewno teraz w pierwszym etapie wiele innych zadań, ale jest osobą na pewno do tego przygotowaną. A jakie ma zadania w pierwszym etapie pan Michał Ryt? No, powiedzieliśmy, za co odpowiada. Także musi się zorientować, jak to, czy już zaczął pracować, aczkolwiek powinien, jak wystrzeli korek szampana, zacząć pracować, natomiast już gdzieś wiadomo, że się przygotowuje do tej pracy i ocenia strukturę. Pierwsze prace już wykonał, natomiast za wcześnie o nich komunikować, to już sam powie. Ja wiem, bo też zdradził pan profesor troszkę w naszej rozmowie przed audycją, że trochę inna będzie forma przedstawienia pana Michała. To już chyba sobie powiedzieliśmy też gdzieś w różnych miejscach. Ja też mamy sytuację związaną z COVID-em. Ja nie wiem, na ile moglibyśmy organizować konferencję. No, myślę, że jeśli chodzi o komunikację taką zewnętrzną, to Michał Ryt sobie doskonale z tym pan wiceprezes poradzi i także w tym radiu się spotka. Wiem, że jest w kontakcie, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie, ale jest w kontakcie i na pewno się pojawi na wiele trudnych pytań. No tak, no my musimy sobie... Zrobiłem pauzę, bo nie wiedziałem, czy dobrze, że powiedziałem, że trudne pytania będą. Myślę, że poradzi sobie z każdym. Myślę, że tak. No, my też pewnie jakiś tam będziemy chcieli sobie zbudować nić porozumienia z panem prezesem komunikacja była... Słuchajcie, tak, to żebyśmy mieli jasność. Mamy dzisiaj w zarządzie, czy będziemy mieć w zarządzie osoby związane emocjonalnie z Widzewem, profesjonalnie do tego przygotowane. Mamy w Radzie Nadzorczej same osoby związane emocjonalnie, silnie z Widzewem, kibiców Widzewa. Ja dzisiaj usłyszałem, że trochę zdrobnienie tego słowa kibice, no nie wiem, jakie jest zdrobnienie słowa kibice. Czy kibic? No nie, bo obaj wiemy jakie. To nawet słyszałem, że czasem moje poglądy się do tego zbliżają, co mnie trochę poruszyło, powiem szczerze, że do teraz się czuję znokautowany, bo wydaje mi się, że to było pilnowanie jakichś interesów Widzewa. Ale to tak to jest w tym, znaczy tej pracy. Mamy w stowarzyszeniu osoby silnie związane też emocjonalnie z Widzewem. W związku z tym jesteśmy też wokół klubu osoby silnie związane z Widzewem, całe środowisko. Naprawdę my mamy tak wiele osób gdzieś poza środowiskiem, które no nie zawsze nam dobrze życzą, że pracujmy razem, nadajmy taki wspólny kierunek i pracujmy. Także tutaj, jeśli chodzi, wracając do zarządu, no to nie mam wątpliwości, że zarząd będzie robił wszystko w tej konfiguracji, żeby oddać serce temu klubowi. No to
to dobrze brzmi, no bo zawsze dobrze takich imion się takich słów słucha. Co do tej komunikacji, tej współpracy, to ona fajnie była zaznaczona i tu może taka mała prywata przy tym live'ie, którym zrobiliśmy tuż przed Wigilią 23, bo udało nam się zaprosić chyba wszystkie sekcje, chyba wszystkie też działy czy osoby, może nie wszystkie osoby, no bo to fizycznie byłoby niemożliwe. No nie, ja nie byłem zaproszony, także nie wszystkie. Ale dzień wcześniej. Ale może nie byłem. Nie były inne osoby i gratuluję. Ja zawsze się włączę, jak będziecie zapraszać. No właśnie, bo tam też Łukasz Sosnkiewicz z Andrzejem Klemą trochę próbowali w trakcie audycji wymóc, może nie wymóc, to złe słowo, ale próbowali załatwić do aukcji możliwość zostania prezesem Widzewa na jeden dzień. Tak wiadomo, że bardzo symbolicznie od prezesa Szora. Prezes Szor trochę uciekał od tej odpowiedzi i mówił, że nie może zadeklarować. Ja nie wiem, czy on był uprawniony do... Tak, on uciekał. Nie prezes zarządu wyznacza prezesa, także tutaj absolutnie nie. Dlatego rozmawiam teraz, myślę, z odpowiednią osobą, z którą możemy pewne rzeczy załatwiać. U nas akcje kończą się... No już live był, także nie możemy o tym rozmawiać. No to jest... Ale czy jest za późno, zostawimy na kolejne live'y, okay. ale to jest dosyć poważna sprawa, bycie prezesem klubu. Ja rozumiem, że jakimś symbolicznym, który nie podejmowałby zobowiązań, jestem w stanie sobie wyobrazić takich prezesów, że wydali nam cały budżet. Ale to są żarty, bo oczywiście gdzieś śledziłem, jeśli chodzi o aukcję i ten live, no cel był bardzo szczytny, w związku z tym możemy sobie żartować, natomiast sama każda aukcja była na tyle ważna, że zostanie przy tym, że te aukcje, które się odbyły, przyniosły to, czego oczekiwaliśmy, chyba możemy być, czy jako środowisko, bo ja nie brałem jakoś bezpośrednio tym udziału, dumni po raz kolejny. My nie ukrywamy tego, że też i z tego, że udało nam się to zrobić i dumni z tego, że jesteśmy kibicami Widzewa, bo odzew kibiców Widzewa był niesamowity. Ja trochę żałuję, że to nie wydarzyło się już po zatrudnieniu pana Michała Rydza, bo może wtedy jakaś informacja na stronie klubu by się pojawiła, mimo tego, że wszystkie sekcje, czy wszyscy członkowie, nie wiem, Widzew TV, Widzew FM, nawet Marcin Tarociński z nami rozmawiał, przekazali też rzeczy na aukcję. Szkoda, że na stronie jakiejś tam informacji o tym nie było, ale to wiem, że to nie jest w pana gestii i o to absolutnie nie mogę. Znaczy mógłbym, ja nawet tego miałem tyle zadań, że tak bardzo nie śledziłem. Biję się trochę w pierś, natomiast mógłbym coś rekomendować czasami. Decyzja była po stronie osób w spółce, zarządu przede wszystkim. Pewnie tutaj pani prezes. No błąd, błąd. Zostawmy to. Ale patrzymy do przodu, pomijmy to, patrzmy już do przodu, bo niczego nie zmienimy. To jak mówimy o patrzeniu do przodu, to mamy od razu reakcję osoby, która tu była wielokrotnie dzisiaj wspominana. Słucha nas i pozdrawiamy. Pan Michał Rydz. I pan Michał Rydz już skomentował nam, zadeklarował, że bez konieczności stawiania pauzy oczywiście chętnie przyjmie zaproszenie na antenę i mogą być trudne pytania. To nas cieszy, panie Michale, pozdrawiamy. To pozdrawiamy Michała. Ja nie chciałem chyba przez grzeczność tutaj jakoś dla Michała odpowiadać, także myślę, że już bez pauzy możemy powiedzieć, że odpowie na każde trudne. No i super. Panie profesorze, to ja nie będę już męczył, bo chyba coraz zimniej na dworze. Nie, całkiem ciepło jest, nie jestem zmęczony, natomiast rozumiem, że tak, jeśli chodzi o czas, no już czas minął, w związku z tym musimy się umówić kiedyś na kolejną rozmowę, jakbyście chcieli. Goszczę dosyć często ostatnio i jest mi zawsze miło. Nam również bardzo miło zawsze do pana gościć. Rozmawialiśmy na tak zwanym przedanteniu i następne znowu co? Rozmowy totalnie swobodne. O, na przykład. Każde spotkanie z wami i też z kibicami, bo oni są tutaj najważniejsi, bo my jakieś takie, tak naprawdę jakąś rolę usługową trochę pełnimy. No zawsze jest miłe i to jest zawsze wyzwanie, ale też ciekawe doświadczenie.
O, widzi pan, a ja jeszcze w międzyczasie udało mi się na czacie znaleźć, myślę, że to będzie fajne też podsumowanie naszej rozmowy. Tak? Darek napisał, że fachowcy i kibice to chyba dobre połączenie i ja się z tym zgadzam. No, no oby nam się udawało, bo tak naprawdę na końcu wychodzą piłkarze i oni mają jak najlepszy wynik osiągnąć i to jest ważne, żebyśmy potrafili zbudować tą fajną drużynę i żeby ci piłkarze też z jednej strony czuli nasze wsparcie, ale też no, żeby oni w ten wynik wierzyli, że ten wynik da się osiągnąć, bo dzisiaj możemy rozmawiać sobie o różnych sprawach z jakąś taką nadzieją, natomiast ważne jest, żeby też ci piłkarze uwierzyli w ten klub i w to, że ten wynik się uda osiągnąć i żebyśmy my tą drużynę potrafili zbudować, bo gdzieś mówimy dzisiaj o aspektach marketingowych, aspektach sprzedaży, aspektach komunikacji. Ja powiem szczerze, już też dzisiaj rozmawiałem z Michałem Rydzem kilka razy o komunikacji, my też już pewne działania będziemy podejmowali, bo nie wiem, trochę przedłużę ten program, ale jak już wstałem się do głosu, jak wiadomo, że ja jak już zaczynam mówić, to takich cyklach półtora godzinnych, a nie godzinnych, a często gości dłuższych. Lubimy najbardziej, bo to jest tak, tak. Natomiast rozmawiałem, że też potrzebne jest, i to gdzieś się przewijało, my tego nie wyartykułowaliśmy, potrzebna jest ta komunikacja i transparentność także w zakresie funkcjonowania spółki. Te różne informacje, które się pojawiały, chociażby z mojej strony, jako komunikaty Rady Nadzorczej na Twitterze, one muszą być na stronie spółki, one będą się pojawiały. Informacje dotyczące sprawozdań finansowych chociażby, czy sprawozdania finansowe, one powinny się też pojawiać na stronach spółki. Będziemy za moment budowali i to też już jakby uchylę rąbka, no to chyba nie tajemnicy, że będziemy te aspekty związane właśnie z transparentnością, komunikacją dotyczącą spółki budowali. I to jest jakby jedno z pierwszych naszych zadań. Z mojej strony no, trochę taki element mojej ambicji, żeby to się pojawiało w jednym miejscu. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, zacząłem od tego, że te elementy wszystkie związane z funkcjonowaniem spółki, poszczególnych działów mają nam gdzieś tam przynieść efekt tak naprawdę. To jest najważniejsze w sferze sportowej. To piłkarze mają być częścią tej naszej też rodziny, i osiągnąć określony wynik. I ten dział sportowy musi być tak zorganizowany, żeby bądź tych piłkarzy, którzy dzisiaj są, wykrzesać tyle, ile można, żeby oni wykrzesali, żeby oni w to uwierzyli, bądź też dobrać kolejnych zawodników, bo wiadomo, że zawsze drużyna w każdym okienku transferowym będzie potrzebowała nowych zawodników, żeby się budowała. I to, czego my oczekujemy jako tak zdecka społeczność, było osiągane. Potrzeba trochę konsekwencji, tej spokoju. No i myślę, że wszyscy razem damy radę to wszystko zbudować. Trzymamy. Tak, mógłbym mówić, ale już przestałem, żebyśmy tam następny program mógł zacząć, bo chyba Michał Niwarski teraz czeka. Tak, Michał Niwarski już gdzieś tam w blokach, on w międzyczasie podsumował, że pan profesor powinien zostać też rzecznikiem prasowym klubu. I to może też nie byłoby takie najgorsze, bo z panem profesorem zawsze te rozmowy są bardzo przyjemne. Dzisiaj w rozmowie z osobą, tak jak powiedziałem, z osobą, którą lubię, mam nadzieję, że w drugą stronę, usłyszałem, że czasem mam takie trochę kibicowskie, powiedzmy to, kibicowskie trochę poglądy, żeby nie określić trudniej to, natomiast to są poglądy dotyczące interesów Widzewa i zawsze będę starał się ich bronić. Czy to jako właśnie, no tak się zastanawiam, czy rzecznik klubu, czy czasem jestem też kibicem. Kibicem to też mi to pokazało, aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę czuję się osołomiony. Też jakby jestem jakimś przedstawicielem tej społeczności, bo ja na Widzewie byłem zawsze i pewnie zawsze zostanę. Mhm. To już kilka razy powtórzyłem, jeszcze raz powtórzę. W klubie pewne funkcje się sprawuje czasowo. Natomiast kibicem Widzewa jest się po prostu. Jak już ktoś jest, to zostanie. Tego się nie zmienia. Myślę, że tu możemy postawić kropkę, bo to jest fajne podsumowanie naszej rozmowy. Panie profesorze, jakieś życzenia dla kibiców, bo pewnie już nie będziemy się do końca roku słyszeć na antenie. To,
No tak, bo to już kilka dni. Znaczy ja życzę nam wszystkim, bo jesteśmy, tak jak już powiedzieliśmy sobie, kibicami, żeby ten przyszły rok przede wszystkim był trochę lepszy niż ten, czy dużo lepszy niż ten, bo ten rok był dla nas trudny, zarówno z tego powodu, że nie mogliśmy się już pojawiać na trybunach z powodu pandemii i wszyscy tęsknimy, żeby na tych trybunach się znaleźć, żeby poczuć tą atmosferę stadionu. A z drugiej strony życzę nam wszystkim, żeby ta drużyna uwierzyła, że gra na tym stadionie też dla nas. Ja myślę, że to jest realne i żeby uwierzyła w ten wynik, który ma osiągnąć i żeby grała coraz lepiej. Czasem nie tylko w pojedynczych meczach, ale także żeby osiągnęła wynik na koniec sezonu. Ale powiedziałem wcześniej i to jest dla mnie chyba też w tym momencie najważniejsze, żebyśmy wrócili już na ten stadion wszyscy i się wszyscy spotkali w tych naszych małych społecznościach, bo też trzeba pamiętać, że z jednej strony to Widzew to jest te 17 tysięcy kibiców, które jest na większości meczów, ale też to są te małe społeczności, które gdzieś na Widzewie były od dawna, one się potworzyły w ostatnich też latach. Ta moja mała mikrospołeczność ma trochę dłuższą tradycję. My często robiliśmy wigilię, w tym roku nie było nam to dane. Z oczywistych względów, żebyśmy w przyszłym roku już normalnie funkcjonowali w trakcie meczów, żebyśmy oglądali naszą drużynę, która gra jak najlepiej. To jest dla nas najważniejsze. Żeby wróciła normalność. Nasza widzewska. Nasza widzewska. To my tego samego życzymy od słuchaczy i oczywiście od radia panu profesorowi. Wszystkiego dobrego po prostu w tym nowym roku. Dużo spokoju i zdrowia. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za obecność, za czas, który nam pan poświęcił. Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia. No tak. Tak, do zobaczenia, koniecznie zobaczmy się. Też na stadionie i usiądźmy sobie gdzieś czasem też wspólnie, też przy kawie i porozmawiajmy. Porozmawiajmy o Widzewie, o tym, co ma się wydarzyć, a nie tylko tak na dystans, jak to ostatnio się dzieje. To ja życzę jeszcze lepszego i prywatnie, i zawodowo, i widzewsko roku tego 2021-2020 i postawię kropkę. Moim i waszym gościem był dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej, przepraszam, Widzewa, pan profesor Leszek Bohdanowicz. No, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nie? Wszystkiego dobrego. Ja też się przychylam do tej kropki i do usłyszenia wszystkiego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To tyle, jeżeli chodzi o rozmowę. Nie przedłużając, ja kończę tą audycję. Za chwilę będziemy słyszeć się też z Michałem Libarskim. Potrzebujemy pewnie minutki czy dwie, żeby gdzieś zwilżyć usta i przełknąć silne. Także do usłyszenia za chwilę. Wywiad tygodnia. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.